Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnia. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To nagranie powstaje 21 grudnia, jeszcze przed świętami. I już dzisiaj było dużo ludzi do spowiedzi, takich na jednej nodze, żeby tak właśnie na święta, tak wyżyłować, tak lud na taśmę do spowiedzi, do komunii. I rzut na taśmę, żeby aby. Druga niedziela o Bożym Narodzeniu, no już może część z nas już pożegnało Pana Jezusa. Szło do swoich, a swojego nie przyjął. I znów będzie musiał żebrać i czekać do Wielkanocy. A przecież tak nie może być, no. Bo Bóg jest żebrakiem dla człowieka. Jak kiedyś żebrał miejsce w Betlejem, tak teraz żebrze o miejsce w ludzkim sercu. Tak jest przyjmowanie. No trudno powiedzieć jak, z przymrużeniem oka, na niby, na chwilę, tak w biegu, w przeciągu. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc. Jaka jest ludzka słabość, ile ludzkich słabości, upadków, dramatów. Ludzie mówią, takie życie, ciężkie życie, takie czasy. Nie ma siły. Jak może być siła w człowieku, kiedy omija źródło siły, życia i mocy? Tego, który na krzyżu przybity najwięcej zbojowy. Jak może być siła w człowieku, w rodzinie, w małżeństwie, wobec różnych doświadczeń, cierpień, prób różnego rodzaju, spotkań z różnymi ludźmi, pokus, gdzie siła ich, jak nie w Bogu. Ale jak człowiek przyjmuje go, to właśnie, to nie będzie miał siły. Nawet najlepsze lekarstwo, przyjmowane 2 razy w roku, nic nie działa. Pan chce być mieszkańcem, domownikiem naszego serca, a nie żebrakiem czy przechodniem. Bądźmy dziećmi Bożymi, pełni mocy, bośmy z Boga narodzili i dla Boga żeśmy się narodzili. Dla Niego żyjemy. Amen. Szczęść Boże.